Każdy może latać, to hasło tegorocznego jubileuszowego 15. już meetingu modelarskiego, jaki odbył się w naszym mieście. Na Kraśnickim lotnisku gościliśmy ponad 60 uczestników z 30 miast całej Polski. Modelarze przyjeżdżają na jeden dzień, na dwa dni. Są tacy, którzy przyjechali w piątek po południu i zaczęli pierwsze loty wykonywać. A impreza się naprawdę rozwija poważnie, bo jeżeli aby się z kimś spotkamy na forach internetowych, w rozmowach telefonicznych pytają się, czy impreza zostanie przesunięta, czy w ogóle likwidujemy, bo są miejsca, ośrodki modelarskie, gdzie kończą się na 10 imprezie i koniec, bo nie mogą wytrzymać tendencji właśnie finansowych, pokryć i tak dalej. Tu w Kraśniku mamy o tyle dobrze, że mamy łatwy dojazd do lotniska, bo zjeżdżamy z drogi asfaltowej. Z dala ubocznej od zabudowań, od głównych tras dojazdowych, którzy po prostu w niektórych miejscach modelarze muszą czasami dojechać 10-15 km po polnych drogach, gdzieś krętymi uliczkami przez jakieś wioski, bo tam jedynie warunki takie mają, bo bliżej miast po prostu są przeganiani lub jakieś są inne lotniska aeroklubowe, czy jakieś niesprzyjające warunki, po prostu nie ma takiego miejsca. Jest to samolot Velox, replika samolotu Velox, rozpiętość 2,60 m. Waży w granicach tak 10 kg. Jest napędzany silnikiem o pojemności 80 cm3. No dzisiaj mamy wiatr poprzecznie do pasa, przez co te podejścia wszystkie są w kierunku publiczności, jednak jest zawsze zachowana ta bezpieczna odległość. Ja znowu się boję, bo to parę metrów. Ale on czuwa nad tym samolotem, jak tak? Najbardziej. Nie mam momentu, w którym samolot jest bezwładnie wiszący. W tym momencie wagę modelu równoważy silnik, który ma moc, ciąg nieporównywalnie wyższy od wagi modelu. No, model waży, przypomnę, 10 kg. Rozpiętość właśnie modeli jest bardzo duża, obszerna. Od modeli bardzo zwykłych, prostych, latających, styropianowych, można powiedzieć, a to nie jest styropian, to jest styropian prasowany pod dużym ciśnieniem. Model jest wytrzymały do konstrukcji szybowcowych, razem sterowanych, do modeli, które kosztują po prostu parę tysięcy, do rozpiętości ponad 3 metrów z dużym silnikiem, 150 pojemności silnika. Byliśmy bezpieczni z tego względu, że ja starałem się nie przekraczać połowy pasa, jak żeście panowie zauważyli, a nawet jeżeli by coś się stało, to samolot po prostu by spadł na pasie. Bo to jest technika, to jest zawodne, prawda? Ale staram się w ogóle nie przekraczać połowy pasa, żeby był pas rezerwy dla ludzi. To jest samolot X-300 o rozpiętości 3 m 18 cm, który ma masę prawie 20 kg. Napędzany jest silnikiem ZDZ o pojemności 180 cm3, mocy 20 koni mechanicznych. Także widzimy, że stosunek masy do mocy jest mniej więcej koń na kilogram. No także żaden normalny samolot nie może się poszczycić czymś takim. To samolot jest wyprodukowany przez naszą rodzimą firmę z Polski, przez firmę Giant Composite z Gdańska. To jest miniatura jakiegoś samolotu prawdziwego? To jest makieta prawdziwego samolotu akrobacyjnego X-300. Samolot odrzutowy, przepiękny ryk silnika, bardzo fajna sylwetka. Czemu się nie udało wystartować? Ponieważ nierówność terenu nie pozwala na rozpędzenie się modelu. Model wymaga dosyć dużej prędkości, żeby się oderwał od ziemi. Silnik jest odrzutowy, aczkolwiek jeśli chodzi o model, to ma model taki treningowy. Nie jest to makieta czy półmakieta samolotu, jest to model treningowy. Natomiast silnik jest tu odrzutowy, typowy jednoprzepływowy silnik odrzutowy. Czym zasilany? Naftą lotniczą, czy to jeden. Tak jak standardowe silniki lotnicze odrzutowe. Przede wszystkim jest to duża adrenalina, bo wiadomo, łatwo się pomylić w sterowaniu, to także trzeba patrzeć na wszystkie pozycje, w jakim śmigłowiec się znajduje. Wiadomo, inaczej jest, kiedy lecimy na siebie, inaczej, kiedy lecimy od siebie. Przy akrobacji jest to bardzo dużo ruszenia drążkami, także nawet drobne tak powiem, pomyłka, drobny błąd przy pilotowaniu może skończyć się dużym wypadkiem.